Dzień dobry, witajcie w niedzielny poranek. Chciałem Wam dzisiaj pokazać nowy element ekwipunku, który dołączył do mojego wyposażenia. Jest to klasyczna piła ramowa, składana, drewniana. Piłę zrobiłem sam kilka dni temu, według własnego projektu dostosowanego do długości brzeszczota, który zakupiłem. Idę w tej chwili poszukać jakiegoś powalonego drzewa, żeby sprawdzić, jak tnie. Was zapraszam na kilkanaście minut do mojej pracowni, zobaczycie relację, jak ta piła powstała i widzimy się później z powrotem tutaj w lesie. Zobaczymy, jak się sprawuje podczas cięcia i opowiem o niej kilka szczegółów. Do zobaczenia. Thank you.
whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. Can't treat myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just treat. Yeah.
Okej, słuchajcie, pierwsze cięcie za mną, poszło całkiem fajnie. Ta piła jest wykonana z dębiny. Nie jest to najlżejsze drewno, ale mi nie zależało na wadze. Waży 750 gram. Dla osób, które chciałyby też wykonać sobie taką piłę, ja oparłem jej budowę na brzeszczocie, który ma 610 mm. Cała piła ma 630 mm, wysokość to jest 310 mm i maksymalny rozmiar drewna, który tutaj nam dojdzie do poprzeczki, to jest 180 mm. Oczywiście w tej pozycji, bo jeżeli będziemy obracać, to będziemy mogli przeciąć coś grubszego. Podsumowując, ja jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi się podoba jej wygląd i mam ogromną satysfakcję, że zrobiłem ją sam, także polecam każdemu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę, pomaga to rozwijać ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, miłej niedzieli Wam życzę.